konkurs Bezpieczna Elektryczność. Szkoła tym samym włącza się w ogólnopolską kampanię społeczną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Szczegóły w kolejnym materiale. Uczniowie gimnazjum tworzyli elektromagnesy i nie tylko. To wszystko w ramach konkursu Bezpieczna Elektryczność, którego finał odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej. Od lat w Koperniku istnieje bardzo silny zawód, technik elektronik, no a nasza młodzież jest chętna do pracy, szczególnie z uczniami młodszymi. Mamy również grupę nauczycieli, którzy są bardzo zaangażowani w działalność, bo po prostu odczuwają taką potrzebę. Dla Cecylii Wojtowicz ten konkurs to jej konik. W organizacji pomogła jej Aleksandra Tułaj. Konkurs ten zaczyna być tradycją tej szkoły. Organizowany jest nie po raz pierwszy w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej, którą zorganizowało Stowarzyszenie Energetyków Polskich. Stowarzyszenie stara się dotrzeć już do najmłodszych, czyli przedszkolaków, poprzez komiksy. Wychodzi z założenia, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Jeżeli dzieci od najmłodszych lat nauczymy obchodzenia się bezpiecznego z tą elektrycznością, to w późniejszym wieku bez zastanowienia będą wiedzieli, jak należy się zachować, że czegoś nie należy dotykać, czegoś nie odkręcać, czegoś nie wkładać, bo to wszystko grozi niebezpieczeństwem, porażenia, a nawet śmierci. O elektryczności mówi się, że to wróg, który strzela zza węgła. Nie widać go, nie czuć, a jest i potrafi dokonać wielkich szkód. Instalacja nie jest dostosowana, że wszędzie jest jakieś gniazdko, więc ludzie najczęściej korzystają z przedłużacza, a ten przedłużacz stanowi właśnie chyba największe niebezpieczeństwo, bo tam może być najszybciej człowiek porażony. O takich pułapkach często nie wiedzą dorośli, dlatego stowarzyszenie wychodzi z założenia, że o zagrożeniach trzeba informować młodych ludzi. Stąd konkurs, który poprzedziły prelekcje w szkołach gimnazjalnych w Rudzie Śląskiej, wygłoszone przez nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Mówią o bezpiecznym korzystaniu z prądu, mówią o zagrożeniach, pokazują film na przykład. Bardzo często się zdarza, że dzieciaki w gimnazjum, już nie to wcale takie małe, bo to są 15-latki właściwie, są zaskoczone, że w pewnych określonych okolicznościach trzeba się zachować inaczej, że do tej pory robią coś, co jest autentycznym zagrożeniem i nie mają świadomości tego, że to jest zagrożenie. Konkurs zorganizowano właśnie po to, żeby młodzież uświadomić. Konkurs ma na celu utrwalenie wiadomości, które poznali na zajęciach właśnie z tego tematu. Jest szansa, że ta wiedza zostanie w głowach młodych ludzi na długo. Tym bardziej, że konkurs przyjął formułę zabawy. Trzy najlepsze grupy uczniów wzięły udział w finale. Kibicowali im szkolni koledzy. Każdy chciał wygrać, ale to nie wygrana się liczy, ale to, żeby młodzież nabytą wiedzę stosowała w praktyce.